Następny, co nie? W kolejnym. Ja nie wiedziałem, który w sumie. No. Pomyliłem sobie. No to chodź. Tu i teraz. No to dawaj, Ludwiku. Kolegów se weź. A duży jesteś ty. Możemy dwóch na dwóch. Coś to się kurwa. Ty, chciał cię z tyłu zaatakować. No, ty. Tyłu, kurwa. Od tyłu to nie ma, ty. Tak się nie bawimy, kurwa. Ty, teraz jest dwóch. Nie wiem. Daj, bo cię skończył z nie. Co zrobiłaś? Musisz nagrodzić. Co wy nagrywacie, kurwa? Nie, nie mam, w policji jesteś? No ja też jestem. Zajebić w stanie. Co tam? No co u ciebie? Nie, ciebie nie pytam. Kurwa, ale czerwony jesteś jak strój. Przez nią. W stanie. Gdzie? No. Zawstydzony jest. Zawstydziła mnie. Małolatka. Ty, cwaniaczku! Słyszysz? Cwaniaczku, nie grasz kurwa z byle kim. Ja pozwolę sobie podsumować tylko mówiąc ulala. Siadaj tam koło kurwa. Z obrazem, jaką można powiedzieć drugiemu facetowi. Siadaj tam nie kurwa mówiłeś, tak? I teraz jak grałeś to wyszę. No i się porobiło. Słuchajcie, słuchajcie. Jedna ogromna prośba do obu panów i tak samo zostawcie to między sobą. Nie wpuszczajcie swoich kolegów i tak dalej. Ja cię kurwa nie obraziłem. Ja cię kurwa nauczę. Kurwa nie obraziłem. Ale ja mówię o gacy w Instagramie. Nie, to ja nie zostawcie i byczku na Instagramie. Byczku. Ja nie mówię, że to ma sens, tylko mówię, że dzieje się dużo. Zamówisz na babacia to Józefa, panowie. To nie jest obrażanie. Jak zobaczyłeś brata, który biegnie kasać figury, ona to jest za 4 dni. To co on zrobił w ogóle tak. Jakby mnie ktoś zaczepiał, a i tam jakiś był, jakby to również bym tak ruszył. Dobrze, atmosfera się zawiesiła mocno, więc już będziesz kurwa dojechany, kurwa! Już kurwa! A co ty myślisz? Kurwa! Alberto zbiera mikrofon Arkowi Pawłowskiemu. Ty chcesz poczuć smak wakacji, kurwa? Chcesz poczuć czarny smak wakacji? Ale nie potrzeba żadnej ochrony. Jest okej. Okay. Żadnej ochrony nie potrzeba. Mordo, ty wiesz, że ja kurwa jestem spokojny i że ja go pierwszy nie zaczepiłem. Ale wiesz, bo wiesz o co chodzi? Jakby mi ktoś powiedział, że się obstrałem, tak? To bym powiedział, kurwa stary, ja się nie obstrałem, zobaczysz na walce co będzie. A nie kurwa cisnę z nim, jadę z nim. Przecież ja z nim nie pojechałem. Ja tylko powiedziałem nie wiem, swoją opinię. A nie, a on tak zrobił. Ale mordo, ze mną takie rzeczy się nie robi. Nie, stary, tak nie było. Takie rzeczy się nie robi i po prostu on za takie rzeczy zapłaci. Ja uważam, liść mordę będzie mordę. Ty go zaczepiłeś pierwszy. Jakbyś chciał, on ani ciebie, ani twojego brata nie zaczepił. Mordo, ja znam kurwa takie towarzystwo, kurwa. Ktoś tam wyzywał brata Alberto, nie? No. I Alberto powiedział, że to koledzy Maciasa dzwonią i go wyzywają. A to nikt jakby od nas nie dzwonił i to nie był jakby nikt... Kurwa, my nie robimy takich rzeczy, w sensie między nimi nie było realnego konfliktu, żeby ktoś do niego zadzwonił i go obrażał. No a teraz jest już taka sytuacja zaogniona, że no będziemy gadać wszyscy po konferencji i to wyjaśniać, bo kurwa nie będzie tak, że wiesz, oni we dwóch się gdzieś na niego wrzucają, Joseph go kurwa wyzywa, wiesz, od C-wordów, od P-wordów, no tak się nie robi, nie? I tak dalej, szczególnie, że wcześniej jakoś nie pałał do tego, żeby go obrażać, a Alberto się pokazał i... Dobra, no nieważne, pierdolić to. Będziemy to wyjaśnić później. Czemu się uśmiechasz? Tak, bo pan się uśmiechnął do Polaka, tak uśmiechnąłem. Natomiast bardzo poważnie. Musimy mu zajebać, ale wstrzymam się. I przestraszył się. Taki test. Dobrze wyszedł. Holak i Kubiks! Która godzina u was, panowie? Która godzina? Czas na wpierdol. Pożyczone, rozumiem. Wiadomo, no przecież ja golarz jestem. Masz szczęście, kurwa. Dobra, nie ma też. Dobra, nie ma szczęście. Ja mam szczęście! Masz szczęście, mały kurwa. Myślę, że latający Alberto trochę nam oddał w ten sposób. Osobiście to pilnuje, po prostu zewnętrzny szatę. Kurwa, to tak długo robisz. Fotosesja. Powiedz mi, czy Paweł Starunia w końcu podbił do siebie? Nie, ale może zaraz podbije. Ale chyba raczej go nie ma, nie? A jakby podbił, to jednak po ostatnich rundkach spokojnie, czy... Czas pokaże. Nie ma co cieszyć. Wyzywał mnie w internecie od najgorszych.
i tak dalej. No to jak go zobaczyłem na żywo, to po prostu postanowiłem, że oddam mu za to wszystko, no bo jest też oprócz internetu coś takiego jak życie realne, nie? No, ja go nie znam, nie wyzywałem go. Wydaje mi się, że już jest 1-1 i możemy pójść w swoją. Nie, spoko, spoko, jest okej. Okay. Jest okej. Nie zauważyłam, to była podstawica. Jest okej? Okay? Się nie stało, pewnie, że tak. No przewrócił się, powiedział, o kurwa. Jak wstał, tam jeszcze go gibało, no ja poszedłem swoją, no jakby stałem tak przy nim, no ale o czym miałem z nim dyskutować? Ręce zdrowe, walka jest tak. Wiesz co, mamy minimalne rozcięcie na palcu, ale to minimalne, to tylko wiesz, kosmetyka. Znowu na High League'u kogoś nokautujesz. No, promuję tą galę, staram się od pierwszej edycji, tak? No, na pierwszej gali był nokaut, na drugiej gali, czyli na tej, na której walczę, już jeden poszedł nokaut, a trzeci nokaut 17 września w Oktagonie. Kupujcie pay-per-view, oglądajcie. Ja w myślach mogę co najwyżej ciebie rozbierać, co robię cały czas, ale... Nie, ale no serio, nie rób tego w ten sposób. Malik, to nie jest okej. Okay. Ja też jestem twoją zawodniczką, jestem twoją pracownicą. Ale ja ci mówię... I traktuj mnie jak zawodniczkę i pracownicę, a nie jak osobę, którą teraz próbujesz, poderwać. Kuba, co chciałeś powiedzieć? Nic konkretnego, tylko żeby Maja już przestała tyle gadać. Dobrze? Wygadać, niestety bardzo wygadać. Kuba, to jestem. Bo jak ucinasz z kimś rozmowę, to nie dajesz tej osobie atencji. W tym momencie ta rozmowa się kończy, a ty dalej dałeś ten moment na atencję i to nie poszło w dobrym kierunku. Tak, bo ja miałam wtedy możliwość przedstawienia swoich wartości. No. Taką możliwość, której Nitro Stanowski mi nie dadzą, przez to, że oni mówią o mnie, a nie dają mówić na przykład mi. Czarony Kiel kontra Kuba Nowaczkiewicz po przeprosinach, po atakach i mina zabójcy z jednej strony, a z drugiej... Będzie się działo! Pozycja bokserska. Wojna, ostatnio jak robiłyśmy face-to-face, to potem miałam grypę jelitową przez 4 dni, to wolę dalej. O kurde. Odsuwam się w takim razie. Prawda, ja nie byłam przeziębiona. Mówi się w świecie Big Fighter, że ktoś się przed kimś obstrał, ale to już zasada. Dziewczyny, 4 dni do walki. Trochę ognia, nie uśmiech. Maja Staśko kontra Mrs. Honey. Pojedynek dwóch światów. Indeks mój, wiesz, z Wydziału Prawa, bo akurat dzisiaj byłem. Zadzwonili do mnie z dziekanatu, że mam przyjechać odebrać, a nie mógł dzięki inny, więc jeszcze... Po drodze musiałem odebrać, a jak mam być szczery, to jeszcze tego nie oglądałem. Jak ten będzie gadał jakieś farmazony, to sobie przeglądam. Takie buty. Kują. Miała być walka o 2 pasy, teraz nie ma jego pasa, więc wiązał się z umowy. Może jego trenerzy jutro przywiozą pas. Zobaczymy, ale jeżeli pasa nie będzie, to mojego też nie będzie. Jedna i druga strona obiecała, powiedziała, że nie będą rzucać. Dzisiaj widzę, że tu mój będzie... drogi, jedna strona tylko jest istotna. Tak. Ale gadałem z dwoma, więc proszę o spokój. Ja mam kajdanki dzisiaj. No, też założyli mi kajdanki, tak. Żebym nie rozrabiał. Ciężkie kajdanki. Bardzo ciężkie. Bardzo cenne. No zobaczymy. Jestem wkurwiony trochę na mojego przeciwnika, bo chujowo się zachował. Widzę, że jest trochę już... A co myślisz, że specjalnie to zrobił? No nie, no pasa się nie zapomina. No coś, no tak zastanów się, jakbyś miał zapomnieć kamery, kurwa, do roboty. Dlatego są to pytania. No właśnie. Kto dostał w ogóle? Jakiś tam koleżka bomby. Nie wydzieraj mordy, że to jakiś mój koleżka, a twój cios dostanie ode mnie. A czyli to nie był nikt twój znajomy, tak? Kojarzę gościa, ale no to nie ode mnie z ekipy. Jakby ode mnie z ekipy, to by go zjadł. To wygląda na filmiku, jakbym użył dużo siły, a użyłem trochę siły, bo no nie chciałem też go za mocno uszkodzić, tak? No bo przecież... Jednak masz życie, marne życie, no, ale pewno, jednak życie. Na pewno. O, idzie. On mnie prześladuje, w ogóle prześladuje mnie. Czekasz na swojego? To jest to X, co? Jezu! Ja pierniczę. Prześladuje mnie, Denis. Ja? No. Ja? Mhm. Tak? Dobra, odejdź. Ja już jestem po swoim panelu, było stypiarsko. W sensie, no ja sobie siedziałam na chilku. Maja oczywiście z Malikiem sobie rozmawiała, bo Maja po to przyszła, żeby sobie pogadać, a ja przyszłam po to, żeby... posuwać. Nie no, żartuję. Czekam na walkę za 3 dni. No, ostatnio miałam sparingi z Lexi, było fajnie. Miałam limo pod okiem przez parę dni, ale chyba dużo wyniosłam z tego. Ja kiedyś taki spompowany byłem mocno, co nie? To zawsze swoje zdjęcia podpisywałem polskim cycem karmiony. Ale tylko jednym? No daj spokój, spójrz na nich. Mam nadzieję, że mamy dobrą walkę, że będziecie oglądali, bo nie dymimy, ale może zapłonie oktagon. Jak nie zapłonie, no to
Kopa i mali nas wypierdzieli z tej roboty. Macie w ogóle pierwszą walkę otwarcie. Tak, otwarcie. A on się bił chyba dwa razy, czy raz w main eventzie? Skomentuję to tak, że Heilig ma lepsze walki otwarcia niż niektóre main eventy. Bum. Tak, bo Zaraz nic nie będą słyszeli na panelu. Już, spokojnie. Nie wyślesz mu tego pasa potem. Walka jest za 3 dni, a myślę, że spokojnie jego trenerzy są w stanie go przywieźć. Ty się chyba boisz po prostu o ten pas. Ja się boję, to ty nie masz pasa. Przestraszyłem się, powiem szczerze. Jesteś niehonorowy. Ale wszystko okej? Okay? Polska, let's go, champ is here! Jest śmieciem, jest niehonorowy. Ja bym chciał tylko, żebyście nagrodzili wielkimi brawami ochroniarza, który w momencie, kiedy Mike leciał głową w dół, złapał go w locie, naprawdę. Jedynek o pas, pasy niskorosłych. Teraz już bez przelewek. Zmierzyliśmy się, ja miałem ręce opadnięte, on mnie sprowadził na dół, niehonorowy jest i tyle, co nie? Mieliśmy się bić o dwa pasy, pasu nie przyjdzie. Co to jest w ogóle zagadanie, prześlę ci kurierem. Co to kurwa, Norman Pałka? Co tam zrobiłeś? Daj, spróbuję też. Frajer, pies francuski, kurwa. Tylko trochę, że jesteś niehonorowy, to od razu ruszyłeś i rzuciłeś się. Tak to działa w twoim świecie? Bardzo spartyzanta. Nie widać mnie na manie. Najbardziej dymiący konflikt polskich street fightów, ale zanim to nastąpi face to face! Twoja głowa. To będzie twoja główka. Wkurzyłeś pieska. Niczym dwa byki. I Lexi oraz Artur Szpilka Kotlany na ten panel, tak więc czekajcie, już za chwilę się widzimy. Możecie zejść. Po raz pierwszy na konferencji Masza Graczykowska! Mój komentarz do tego jest taki, że się stresowałam i myślałam, że dostanę do łapy mikrofon. I przez to, że nie dostałam tego mikrofonu, to nie wiedziałam, co zrobić z rękoma. I tak byłam... Już w ogóle wszystko mi się pomieszało. Na emocje i oczywiście wiemy, kogo tak jakby chcesz... No ale to na pewno nie na pierwszą walkę, nie? Bo ja jeszcze nie walczyłam i wydaje mi się, że nie będę walczyć, ani nie chcę walczyć z kimś, kto już walczył parę razy. A jakby skomentowała, bo pewnie nie widziałaś, ale w sumie chciałem nagrać reakcję Gaty, to przed twoim ogłoszeniem prawdopodobnie wiedziała, uciekła z sali. Nie wiem. Jakbyś to skomentowała, że uciekła? Boi się, gdy ucieka. Będziesz pierwszy, no jest... Boże, dobrze wiemy, że to nie jest 3 minuty. 3 minuty? Nie, to nie jest 3 minuty. 3 minuty, 2 wejście. Po prostu chcę po prostu od razu wyjść i od razu się stąd napierdalać. Nie chcę czekać na ciebie w pracy 10 minut. Nie chcę czekać. Od razu się będziemy nie zbili. Ja wiem, że się będziemy napierdalać, no bo wiadomo, że się będzie napierdalać, ale po prostu chodzi, że jako kolega cię proszę, puść mnie jako drugi. Ale to nie chodzi o to, nie chodzi o poruszanie. Po prostu wychodzisz pierwszy. Zrobisz mi po prostu przysługę jako kolega koledze. Ja bym ci zrobił. Ale wychodzisz pierwszy i w ogóle tu nie ma gadania. No to nie ma gadania, ja mam w chuju, to tylko po prostu poprosiłem cię jako kolega, no kurwa ty. No i wychodzisz pierwszy. Natomiast no ty pierwszy w chuju. Uspokajasz Denisa, w sensie nie podoba ci się jego ton, czy nie podoba ci się to, co mówi, o co? Wszystko mi się nie podoba, nie podoba mi się wiele rzeczy, ogólnie są ustalone jakieś zasady,
czytam na internecie, że znowu jakieś prajdy mu się, czemu takich my nie będziemy mieli. Jak chcesz prajd, bo tam czytałem na internecie, to dawaj, dawaj po 100 koła, dajemy ze swojej garzy i wygrany z garnia, nie ma sprawy. Mam ciężką kontuzję, ledwo co mam nogę, kurwa, chodzę. Staram się nie pokazywać, która to jest noga, ale jestem na silnikach przybólowych, które mnie przymulają. I muszę zajebać parę przytelingówek, żeby do tej walki wyjść. Jest ciężko, bardzo mnie ta noga w chuj boli. Po prostu poprosiłem go jako mój dobry kolega, dawny kolega, żeby po prostu mi pozwolił wyjść drugiemu, żeby mógł wejść na pełnej kurwie, a nie się męczyć w klatce z bólu i czekać, do niegoś wejdzie. Nie powinien, że ty, kto kurwa, że z Arturem Szpilką, po prostu powinien, że też będę chciał, tak się zawsze biłem na ulicy, czy główka, czy łokcie, czy high kicki, kurwa, na ziemi. Też chciałem tutaj się z kimś tak sprawić, no ale że on myślał, że do niego, no to kurwa zaczął o tym gadać. No to możemy to zrobić, ja jestem bardzo chętny. Jeśli chodzi o Denisa, no to jest przygotowany bardzo dobrze. Myślę, że to będzie pierwsza runda, maksymalnie druga i będzie po zawodach, nie? Mimo kontuzji wychodzi z charakterem i napierdala się do końca, nie? A powiedz, chętnie zobaczyłbyś te zasady prajdowskie? Nie, no jasne, to jest ulica, tak? Jak ktoś się bije się na gołe pięści lub bije się na ulicy, no to to jest to. Ty miałeś taką walkę, gdzie dostałeś taki cios nielegalny, no jakbyś mógł wspomnieć. Miałem. No to są... Knockoutów się nie pamięta tak naprawdę, nie? Knockoutów się nie pamięta. No to był faul, nie? Jeśli chodzi o moją walkę, to był typowy faul, nie? Bo gość dostawał tyle razy, że miałem ręce połamane, a wstawał, nie? Nie, knockoutów się nie pamięta, nie? Ale jeśli chodzi o Denisa, to na pewno... Pierwsze dwie minuty i po zawodach, nie? Nie znalazł się jeszcze taki, co nie trenował ze mną. Tak zakończymy. Słuchaj, gdyby się i tak na marzeniu i tak nagrać. Dzięki. Jak ty mnie pilnujesz, to też zawsze do tyłu. No? Puma, kochasz tatusia? Kochasz? Obraca się do głośnika, Artur, wiesz? Musisz bez mikrofonu krzyczeć. Puma, kochasz tatusia? Kochasz? Możesz zejść do niego, Artur. To jest najbardziej urocza rzecz w historii Free Fightów. Jaki on jest cudowny! Przepotężny Komyń i Węg jest jak oczywiście co? Patrzy i dba o swojego pana. Nie pozwoli, żeby się krzywda stała. No właśnie, to jest zagrożenie dla Denisa, czy nie, Artur? Kto wie, być może ta walka będzie na zasadach Pride. Koledzy? Z kopnięciami w parterze. Rączka nie boli? Idę do ciebie. Ja do niego mówię, co ty mnie kurwa w chuja robisz, patrzę? Sześć, co, nie? Jeszcze raz, przepraszam. Nie chodziło o to, stary, jakbym dostał z partyzanta, podejrzewam tak, to ciężko byłoby się potem podnieść, tak? Bo nie wiem, z tego co słyszałem, ten chłopak odjechał, tak? No po chwili chyba wstał. Stało, no, ale tak słyszałem, że odjechał, więc ciężko, no wiesz, to są takie sytuacje, stary, jakbyś, no ma wstrząsienie mózgu, to tak działa, po prostu. Ale rewanż byłby solidny, się domyślam. Co, nie myślę o tym, bo w ogóle tego nie traktuję już po prostu. W pierwszym spotkaniu, za pierwszym razem nie mogę sobie spojrzeć w oczy, a teraz na chłodno, na profesjonalnie. Ogólnie było jak zwykle. Spokojnie. Słucham? Nie było spokojnie? Nie. To nie oglądałem. Nie, żartuję. Było spokojnie, ale kompletnie się tym nie martwię, bo ja mam większy problem na głowie, czyli walka w środę. W sensie to nie jest problem, ale skupiam się teraz na walce i ta konferencja odhaczona. I wiedziałam, że nie będzie dymów, bo myśmy z Natalią już tak przeorały nasz temat i na rundkach, i na konferencji, i na dzień z zawodnikiem, że tu ciężko było cokolwiek powiedzieć. Było jak było, widzimy się w sobotę i na ważeniu. I face to face, tylko ważenie i media training. Pozdrawiam Paulina. Dziękuję bardzo. Spoko. Dla Marysi. Pozdrawiam Marysia. Ej, jakie wy jesteście fajni chłopacy, żeby tak dbać o swoją dziewczynę. Bye, Emilka, pozdrawiam się z Aleksy, bye, bye. I nie mów, że ty chcesz znowu 8 minut naciągnąć. Oczywiście. Mateusz Kaniowski, ze mną Lexi Czapin-Załęcka. No, proszę, nie ma tutaj nic Denisa, nie. W ogóle Mateusz, to było tak niezręczne, że zrobiłeś, naprawdę. Wiem. Turbo niezręczne. Jeszcze on potem nawet nie mógł powiedzieć, która zawodniczka, czyli ewidentnie to nie jestem ja. No rozumiem, ale to było tak niezręczne. Ja odkryłem, że oprócz tego, że któremu to pokazuje, to jest w głębi, kiedy nie musi walczyć bardzo spokojny i wrażliwy chłopak. I ja widzę, jak on się wstydzi przy każdej takiej relacji i ja po prostu uważam, że to nie to, że on się po prostu wstydził tobie to powiedzieć. No nie wiem, ale jak faktycznie jak z nim rozmawiam poza sceną czy coś, to on jest taki... Nie, taki
wstydliwy dosyć, śmieszny, no. Ja go lubię, no, ale tylko to.